Dzień dobry, kochani, witajcie na moim kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj jadę moim samochodzikiem. To jest moje pierwsze auto, które sama kupiłam. Jestem tak dumna z siebie, że w ogóle kupiłam takie autko obsrane. Popatrzcie tutaj. Jest w takim okropnym stanie, jeśli chodzi o brud, bo musimy teraz jechać na myjnię, umyć go. Ogólnie ja już jeżdżę nim bardzo długo. Jestem dopiero uczniem, więc tutaj w Irlandii można jeździć nie samemu, ale z kimś, kto ma prawo jazdy już długo i można jeździć właśnie z tą osobą, nie sama. No i właśnie dzisiaj moje autko jedzie na przegląd. Pierwszy mój przegląd z moim pierwszym autkiem, więc wszystko nowe jest dla mnie. Musimy go umyć. Ja go teraz w środku myję. Więc tak on wygląda od środka, kochani. To jest Ford Ka. O tak właśnie. Tutaj ma fajne takie te wnętrze. O, proszę bardzo. I tutaj myję właśnie go i później pojedziemy na myjnię. Muszę go jeszcze odkurzyć, bo patrzcie, oh my god. Widać, że jechałam, jeździłam nim, więc no, teraz będę myła go. Więc już ruszamy, zaczynam jeździć i jedziemy teraz na... jak się to nazywa? Na myjnię. I będę... Co robisz? Tam. Co robisz? No już jest zapalony. No właśnie. Jedziemy. Mama jeździła. Cofaj, cofaj. Odbijaj w drugą stronę. W drugą już. W drugą. Odbijaj, 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 odbijaj. Musisz patrzeć w lusterko, bo inaczej zahalisz. Mama się chyta za głowę. Przecież jest dobrze. A jak jedziesz teraz? Pati, no jak stoisz? W poprzek. Wyluzuj. Wiedz, zobacz, jak auto postawiłaś. No ja wiem. No to mówię, jak i czemu za tak późno hamujesz? Nie wyprostujesz samochodu, tylko jedziesz tak? Nie, bo teraz będę prostować. Nie. Masz po prostu wycofując, postawić auto prosto. To nie to, że za tak możesz jeździć w poprzek, stawać w tak, czy tak, czy tak. Jak już chcesz jeździć później zawodowo, żeby zdać prawo jazdy, to już musisz wycofując auto postawić prosto. W Polsce na placu manewrowym nie możesz stanąć w poprzek wycofując. Musisz auto mieć również tylko do linii. Proszę. A na jaką my nie jedziemy? Tam. Prawo. Tam. Do chłopaków? Nie, do dziewczyn. Wolne. Biało, a ty będziesz myć ten sam. Ręcznie. Ręcznie? Oczywiście. Serio? Serio, serio. Nie wiedziałam. No to myślałam, że na myjnie jedziemy. No jedziemy na myjnie. Do dziewczyn. Czyli gdzie ja będę myć? Zobaczysz. Jak będziesz zasuwać szatą. O, nie. Myślisz, że przyjedzie auto? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Teraz gdzie jedziemy? Na prawo, do góry i na prawo na światło. To gdzie my jedziemy? Na myjnię ręczną. Kierunkowskaz musisz dać. Jak zmieniasz pas, lewy, prawy też musisz kierunkowskaz rzucić. A. Teraz mi pojedzie do tyłu? Pojedzie. No i kochani, ciekawe czy przyjdzie auto. Przecież jak niekiedy jedzie to auto,
to coś z tym tłumikiem jest, nie że z tłumikiem, on nie... Już ci powiedziałem, że to nie tłumik. Za gorąco jest. Że on po prostu nie buczy tak, jak ktoś jest, jak jest ciężki bagaż w tym samochodzie, to po prostu on tak, jak jeszcze są dziury, to jeszcze nie jest bardziej... tłumik, to są gumy na amortyzatorze wybite, które trzeba zmienić. Teraz będziemy jechać, przygotuj się. No, tak. Już nie musisz nogi na hamulce trzymać, skoro masz ręczny. Teraz jedziemy. Gaz. O, zgasił. No. Jedź. Nie myślisz? Nie, za mało gazu dawałam chyba. Przy drugim ruszaniu nie myślisz? A my jedziemy tam, prosto tam. No. Jak jedziesz tak, bo ci ktoś będzie wycofywał i mu zawadzisz. I troszeczkę szerzej w takiej sytuacji. Tutaj. Nie tutaj, następny wjazd. Już kierunkowska zrzuć, zwolnij. Patrz, za szybko jeździsz. Ale co ten gość tu robi? Jedź. Przeciwka się patrzy, czy cię ten jeden zjeżdżają, a ty patrzysz tylko z tej strony. Tu jest Hoover. Przodem podjedź. Tu? No. Wiesz. Jesteśmy tutaj przy mini i czekamy na swoją kolej. Pierwszy raz na mini, kochani, moje auto. Wow. Będzie czyściutkie, śliczne. Nie wiem, czy mnie słychać, ale ten jak się to nazywa, odkurzacz był zepsuty i chyba mnie słychać. A więc jak mówiłam, ten odkurzacz był zepsuty i nie mogliśmy podkurzać, ale komuś tam, wiecie, machałbym tak, żeby brud strzepać z tych dywanów. Jesteśmy tutaj na przeglądzie i moja autko tam jest. Ciekawe, czy przejdzie. Da radę. Nie przeszło autko. Co jest do wymiany? Emisję spalin i opona przednia prawa. Słabo. A więc kochani, no jak widzieliście, moje autko nie przeszło testu przeglądu. Ale to nic się nie stało aż takiego, bo to co było do wymiany, raczej jest do wymiany, nie jest aż takie drogie. Muszę wymienić jakąś sonda lambda, coś takiego, nie wiem, nie znam się na tym, ale to jest koło silnika coś, jakaś rura czy coś takiego, trzeba to wymienić. To nie jest aż takie drogie, więc jest git. I prawa przednia opona, trzeba wymienić ją, więc no, pojedziemy do mechanika niedługo i sprawdzi ten mechanik to wszystko i naprawi. I ogarnęłam sobie na retest, czyli ponowny test. Ponowny przegląd będę miała 28 listopada, więc wtedy trzymajcie znowu kciuki, żeby weszło autko całe, więc no, zobaczymy. Ja się z wami teraz żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!